spis powszechny już się rozpoczął. To jest taki moment, że uruchamiają się różnego rodzaju naciągacze, oszuści, ludzie bez skrupułów, którzy próbują to także wykorzystać. Kilka takich porad, które są niezmiernie ważne. Nie ma takiej sytuacji w tej chwili, żeby rachmistrz spisujący przychodził do domu. Ten spis taki twarzą w twarz w tej chwili jest niemożliwy, więc to jest już pierwsza uwaga, że w momencie, jeżeli będzie chciał przyjść rachmistrz do naszego domu, no to już musi się włączyć ta czerwona lampka, że to jest potencjalny oszust czy też złodziej. Nie ma też wysyłania jakichś SMS-ów, linków na zasadzie takiej, weź udział w spisie, kliknij w link, to też może być próba wyłudzenia po prostu naszych danych, też tego nie robimy. Najlepiej dokonać tak zwanego samospisu, czyli po prostu wchodzimy na stronę Głównego Urzędu Statystycznego i tam wypełniamy formularz. Inna metoda jest również taka, że sami możemy zarezerwować termin spisania się. Dzwonimy po prostu na infolinię, ustalamy termin i wiemy, w jakim dniu i o której godzinie będziemy mogli zostać spisani. Możemy się umówić już z rachmistrzem w siedzibę w lokalu należącego do gminy. Rachmistrzowie pomogą, to będzie lokal należący do gminy, więc dający 100% bezpieczeństwa. Nie ma w tej chwili przychodzenia do domu, nikt do nas nie może przyjść i mówiąc o tym, że chce wypełnić formularz, bo takiej procedury w tej chwili po prostu nie ma.